24 czerwca. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi. Jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. List do Rzymian, rozdział 8, werset 17. Odczytując plany ojca wobec nas. W świetle Jego woli pokazanej w postępowaniu z naszym Mistrzem, możemy od razu zauważyć, że Jego wolą nie jest chronienie nas przed wszystkimi bólami, próbami czy cierpieniami, ani triumfalne przeniesienie nas do chwały na ukwieconych łożach bez troski. Tak naprawdę nasz bieg musi być tego przeciwieństwem, jeśli chcemy kroczyć śladami Chrystusa którego Bóg wystawił nie tylko za dość uczynieniem za grzechy całej ludzkości, lecz także wzorem dla wszystkich Jego uczniów. Gdy dowiemy się tego z Boskiego planu i woli, szybko zrozumiemy, że nie możemy spodziewać się ani prosić o uwolnienie od bólów i kłopotów, które jego mądrość przygotowała jako ścieżkę wiodącą do chwały. Będąc dziećmi Bożymi, które mają Jego Ducha, możemy spodziewać się niezmiernie wielkiego dziedzictwa. Nasze dziedzictwo pod Chrystusem, głównym dziedzicem, będzie niepodzielne przez całą wieczność. Kto więc będzie nadawał się do tego dziedzictwa? Tylko ci, których oddanie dla Ojca, Syna i Prawdy, a także braci i świata ludzkości. Pobudza do cierpienia z Chrystusem w Duchu Bożym. Pytania: Czy w tym tygodniu cierpiąc z Chrystusem oczekiwałem na Królestwo? Jak to wpłynęło na mojego Ducha? Równoległe cytaty: 24 czerwca. List do Żydów, rozdział 2, werset 10. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko, i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienie. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od 10 do 13. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy z Nim, też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. List do Kolosem rozdział trzeci werset czwarty. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i Wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Pierwszy list Piotra, rozdział piąty, werset 10. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach Waszych, niech uczyni Was doskonałymi. Utwierdzi, umocni i ugruntuje. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 14. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, rozdział 8, werset 18. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. List do Rzymian, rozdział 9, werset 23. I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, wersety od 16 do 18. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały gdy nie patrzymy na to co widzialne lecz na to co niewidzialne to bowiem co widzialne jest doczesne to zaś co niewidzialne jest wieczne księga izajasza rozdział 60 Wersety od 14 do 22. Przyjdą też do Ciebie w pokorze synowie tych, którzy Cię trapili, i będą się kłaniać do Twoich stóp. Wszyscy ci, którzy Tobą zgardzili, i nazwą cię miastem Pana Syjonem świętego Izraela. Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona tak, że nie było nikogo, kto by przez Ciebie przechodził. Uczynię cię wiecznym dostojeństwem, radością z pokolenia na pokolenie. Będziesz sać mleko narodów i piersiami królów będziesz karmiona. I poznasz, że ja jestem Panem Twoim Zbawicielem i Twoim odkupicielem, mocarzem Jakuba. Zamiast miedzi naniosę złota, a zamiast żelaza naniosę srebra, zamiast drewna miedzi, a zamiast kamieni żelazo ustanowią nad tobą spokojnych zwierzchników i urzędników sprawiedliwych nie będzie więcej słychać o przemocy w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w twoich granicach ale nazwiesz swoje mury zbawieniem a twoje bramy chwałą słońce nie będzie już twoją światłością za dnia ani księżyc już nie zaświeci ci swoim blaskiem ale pan będzie twoją wieczną światłością a twój bóg twoją chwałą nie zajdzie już więcej twoje słońce a twój księżyc nie ukryje się bo pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby cały twój lud będzie sprawiedliwy odziedziczy ziemię na wieki będzie latoroślą mego szczepu dziełem moich rąk Abym był uwielbiony. Najmniejszy rozmnoży się tysiąckrotnie, a malutki, w naród potężny, ja Pan dokonam tego rychło w swoim czasie. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 41 do 57. Inna chwała słońca, inna chwała księżyca a inna chwała gwiazd. Gwiazda bowiem od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności. Sieje się w niesławie, ale jest wskrzeszane w chwale. Sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy. Sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne. Jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam, duszą żyjącą. A ostatni Adam duchem ożywiającym. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski. Drugi człowiek sam pan z nieba. Jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy. A jaki jest niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. To zaś mówią, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy. Ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili. W mgnieniu oka. Na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną skrzeszeni niezniszczalni. A my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne. A to, co śmiertelne, przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, Przeoblecze się w niezniszczalność, a to co śmiertelne przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci twoje żądło? Gdzież jest opiekło twoje zwycięstwo? Żądłem za śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który dał nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. List do Filipian, rozdział 3, werset 21. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. 198 Pewnego słodkiego, radosnego dnia. Pewnego dnia radosnego, błogiego dnia staniemy się tacy jak nasz błogosławiony Pan i ujrzymy Go, jakim jest. Wkrótce przestaniemy wytężać nasze zmęczone oczy, aby pochwycić poza tym ziemskim domem z ograniczającej nas gliny przebłysk niebiańskiej chwały promieniującej z Jego oblicza. Pewnego dnia, pięknego, błogiego dnia, Jego miłosierna dłoń otrze nasze łzy. Jego delikatny głos przejmie dreszczem nasze dusze i pełni zachwytu usłyszymy, jak Pan mówi. Dobrze, drogie serce, już dobrze. Moja radość jest Twoją. Zdobyłeś koronę zwycięzcy. Byłeś wierny, dźwigałeś krzyż. Ciernie raniły ci stopy, lecz teraz noc już minęła. Nadszedł dzień, jasny, chwalebny dzień niekończącej się miłości. Czas próby dowiódł, że jesteś wierny, a zatem jesteś bezpieczny, umiłowany w domu swego ojca. O chwalebny dniu, za Tobą tęsknimy, będziemy wierni, będziemy nieść brzemiona podtrzymywani przez łaskę Boga w cichym poddaniu Jego świętej woli. Drogi Panie, wiarą podążamy tą wąską ścieżką, trzymając się Twej świętej ręki i czekamy, ufając, że na pewno nastanie ten dzień, ten drogi Błogi dzień. O chwalebny dniu, nie daj na siebie czekać długo.